Cześć, z tej strony Paweł z kanału FlyTrack. Chciałem Was powitać w tym 2023 roku. No jak widać, pogoda się zrobiła ładna. No to trzeba trochę ponagrywać. Stwierdziłem, wybiorę się, żeby pokazać Wam dalszą część linii kolei piaskowej. Jestem teraz, jak widać, na torach przy 5 kilometrze. Zaraz podejrzewam, wystartuję, podlecę w okolice szybu Foch czy Foch 2 i pokażę Wam odcinek od kopalni Knurów, czynnej kopalni Knurów, do, postaram się, do Nieborowic, może kawałek dalej, może się uda tak, żeby połączyć poprzedni film z tym filmem, poprzedni film z tego odcinka linii piaskowej z tym filmem, no i zobaczymy. Także zapraszam. Thank you.
Tak, i tutaj zakończymy naszą dzisiejszą wycieczkę. Jesteśmy w Nieborowicach. Tutaj mniej więcej w tym miejscu przecinały się linia wąskotorowa z koleją piaskową. Jak widać, tutaj końcówki torów pozostawały. A w takim stanie jest dawny dworzec. O, trochę mi uciekło. Tu jest dworzec, na którym została nawet dobrze utrzymany semafor. Zaraz wam pokażę zdjęcia tego. No i dworzec. Oraz kilka pozostałości w dawnych peronach. Tutaj już torów żadnych nie ma, już wszystko jest rozkradzione. I tędy też wąskotorówka szła w kierunku Gliwic. Tak właśnie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Powiedzcie, jak wam się podoba takie zakończenie z lekką narracją. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak jak chcę. Tak jak planuję. Chociaż też jest takie dosyć skomplikowane, bo nie dość, że muszę pilotować drona, jak widzicie, to jeszcze prowadzenie narracji. No, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale tak czy inaczej gorąco się zrobiło. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do następnego. Ciao!